Cześć, jestem Klaudia Takanowno i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Napisz równania elektronowe podanych przemian. Ok, no i zaczynamy od tego, że zaczniemy sobie od takiej bazy. Bo każdy pierwiastek jest obojętny. To znaczy, że ma taką samą liczbę plusów, co minusów. I w tych zadaniach możemy działać tylko i wyłącznie na elektronach. Nie możemy działać na protonach. I już Wam spieszę z wytłumaczeniem. Mamy CU, którą ma taką samą liczbę plusów, co minusów, dlatego nie mamy tutaj nic. A po strzałeczce mamy napisane, że mamy dwa plusy. To znaczy, że ktoś zabrał te dwa minusy i zostały nam dwa plusy. Więc zabieramy dwa elektrony. Ok, teraz mamy sytuację inną. Mamy Mg na plusie. To znaczy, że mamy coś takiego. I po strzałeczce mamy napisane, że jest to obojętne. To tak jak mówiłam wcześniej, nie możemy zabrać tych dwóch plusów, bo nie działamy na protonach, działamy na elektronach. Więc trzeba dodać dwa minusy, aby się to nam wyrównało. Ok, mamy chlor, który ma jeden minus. Czyli tak. Więc żeby był obojętny, trzeba zabrać ten jeden minus. Ok. Mamy obojętną siarkę, a porówna się, mamy siarkę z dwoma minusami. Czyli mamy tak, więc musimy do tej siarki dodać dwa elektrony. Ok, i teraz mamy tlen, który ma więcej minusów, dwa minusy. A po strzałeczce mamy tlen obojętny, więc my musimy zabrać te dwa elektrony. Ok. Mamy fosfor obojętny, czyli w takiej postaci. I potem mamy fosfor 3 na minusie. To znaczy, że my musimy temu fosforowi dodać 3 elektrony. Kolejny przykład. Mamy żelazo, którego ilość plusów jest większa. I porówna się, mamy jeszcze większy kation. To znaczy, że my musimy zabrać jeszcze ten jeden elektron. I teraz tutaj. To jest ten jon, który mamy przedstawiony tutaj. Mamy dwa plusy, znaczy dwa minusy więcej, a porówna się mamy aż cztery, tak, plusy. To znaczy, że zabieramy najpierw te dwa minusy i nasza siarka staje się obojętna. A żeby stało się 4 na plusie, to musimy zabrać jeszcze 4 minusy, tak? I wtedy będziemy mieć 4 plusy, czyli łącznie my tych minusów musimy zabrać aż 6. Mam nadzieję, że stało się teraz dla Was troszeczkę prostsze. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.